Drodzy, Bóg się nie zmienił i nie zmieni. To jest taka skała, zresztą nazwany jest skałą w Starym i Nowym Przymierzu. To znaczy, że cokolwiek by się poruszało, On jest nieporuszony w tym, kim jest. Jestem, tak brzmi Jego najświętsze imię, że tak mogę powiedzieć. Imię, które objawił Mojżeszowi przy górze Synaj, w momencie, w którym go powołał. Dlatego bez względu na to, jak słyszeliśmy, co dzieje się i będzie się działo, twoja i moja siła jest w żywym, niezmiennym Bogu. A jest napisane, że Chrystus w nas jest nadzieją chwały. Jeśli jest w tobie i we mnie, nie musisz się niczego bać. Nie przyjmujesz go w sposób materialny, ale przyjmujesz go w sposób duchowy. Przez wiarę, Biblia mówi, Chrystus mieszka w naszych sercach. Przez osobistą wiarę i zaufanie On przychodzi, tak jak obiecał, do serc tych, którzy się uniżają, odwracają od grzechu i chcą Jemu służyć i do Niego należeć. A więc chrześcijanin to jest ktoś, kto jest wkorzeniony w Chrystusa. W liście do Kolosan Paweł pisze, zostaliście wkorzenieni w Niego. A więc jesteś kimś, który ma szczególne życie od Boga, w którego życiu jest obecność Pana, ten, który jest stały, który jest nieporuszony, niezmienny, on jest twoją i moją gwarancją na życie wieczne. Oczywiście, jeżeli trwam w Bogu, trwam w społeczności z Bogiem, to On nigdy mnie nie zawiedzie, nigdy nas nie zawiedzie, nigdy się od nas nie odwróci, bo jest wierny. To jest jedno z jego imion. Drodzy, przez ostatnie dwukrotnie dzieliłem się Słowem Bożym na temat bojaźni Bożej i mówiliśmy o tym i mówiłem o tym, dlaczego bojaźń Boża jest tak ważna w życiu Bożego dziecka. Kiedy mówimy o bojaźni Bożej, nie mówimy o strachu i lęku, bo Bóg nie daje nam strachu i lęku, ale daje nam swoją bojaźń do naszych serc. A bojaźń oznacza cześć i szacunek dla Boga. Ta zbożna bojaźń, o której mówi Boże Słowo, jest takim respektem, takim poszanowaniem dla świętości Boga i Jego świętego Słowa. To nie jest lęk i strach, z którym przychodzi diabeł poprzez zamieszanie, poprzez zabieranie nam Bożego pokoju z naszych serc, poprzez różnego rodzaju troski i zmartwienia. Chce nas obrabować z Bożego pokoju. Zabrać nam tą świadomość obecności Boga, że On jest z nami. Ale Bóg, kiedy przychodzi, daje pokój, ale daje też nam ducha bojaźni, tego szacunku i czci dla swojego imienia i dla samego siebie. Mówiłem o cechach bojaźni Bożej. Co cechuje tą bojaźń Bożą w życiu każdego Bożego dziecka? I zwracałem uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, właściwe poznanie świętości Boga. Jeśli nie mamy właściwego poznania świętości Boga, będziemy grzeszyć. Bóg daje nam zrozumienie, jak święty i kim On jest. I ta świadomość świętości będzie nas chronić przed niewłaściwymi rzeczami w naszym życiu. Słowem, myślą, czymkolwiek. Abyśmy nie obrazili, nie wystąpili przeciwko Jego świętości, gdyż On wzywa nas do tego, abyśmy byli świętymi, czyli oddzielonymi od tego wszystkiego, co jest niezgodne z Nim, z Jego charakterem, z tym, kim On jest. Przenikliwe poczucie Bożej obecności towarzyszy człowiekowi Bożemu, który ma bojaźń Bożą i świadomość tego, że kiedyś każdy z nas zda rachunek ze swojego życia przed Panem, że wszystko, cokolwiek robiłem i mówiłem, będzie wyjawione na wierzch, na światło i zostanie osądzone. I jestem zbawiony z łaski, nie przez uczynki, ale te wszystkie moje działania, czyny, słowa, myśli,
to wszystko zostanie jak przez ogień sprawdzone i według tego odbiorę nagrodę albo naganę, albo zawstydzenie, ale zbawiony ze względu na fundament, na Chrystusa, który jest obecny w naszym życiu. Tak więc to cechuje ludzi, którzy mają bojaźń Bożą, zdają sobie sprawę i dlatego apostoł Paweł wzywa Kościół w Filipii do tego, aby z drżeniem i z bojaźnią zbawienie swoje sprawowali. Że Bóg jest Bogiem, który czegoś oczekuje od ciebie i ode mnie, od swojego ludu. Dlatego Bóg zwraca się do wszystkich mieszkańców ziemi. Choćby psalm 33, wiersz 8 i 9. Niech się boi Pana cała ziemia. Niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata. Żaden człowiek na obliczu tej ziemi nie będzie mógł się wymówić, że on nie wiedział, że on nie słyszał, bo ja sądzę, że dzisiaj Ewangelia praktycznie głoszona jest na obliczu całej ziemi. Im bliżej przyjście Pana, zwróćcie uwagę, to co też słyszeliśmy na początku, jedni będą brnąć coraz większe zepsucie i taką arogancję, takie wyzywanie Boga poprzez swoje postawy i zachowania, a drudzy będą się coraz bardziej uświęcać, uniżać, aby podobać się Bogu, świadomi Jego świętości, świadomi tego, że On przyjdzie i będzie sądził całą ziemię. A więc ci ludzie świata są wezwani do Bożej bojaźni. Jeżeli to ignorują, przyjdzie w pewnym momencie sąd i zagłada. Tak jak w czasach potopu, tak jak w czasach, kiedy aniołowie zbuntowali się, tak jak w czasach Izraela na pustyni, gdzie ci, którzy byli powołani, wezwani, wyszli, ale polegli na pustyni i nie osiągnęli celu, który Bóg miał dla nich. Dlatego dobrze jest bać się Pana. Dobrze jest szanować, czcić, honorować, respektować Boga. Dlatego jest wezwanie do Bożego ludu. Psalm 34, 10, psalm 2, 11 mówią: bójcie się Pana, święci Jego. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się z drżeniem, złóżcie Mu hołd, mówi psalm 2. Dzisiaj chcę iść dalej o krok. Chcę mówić o czterech rodzajach chrześcijan w kontekście Bożej bojaźni. Jak możemy spojrzeć na nasze życie i gdzie my się możemy gdzieś tam zakwalifikować? A może jest tak, że różne są etapy w naszym życiu i dobrze jest, jeżeli wychodzimy z jednego miejsca, aby zbliżać się do Boga, aby szukać Bożej obecności w naszym życiu. Mówię celowo chrześcijan, bo tak się zastanawiałem, Boże, czy to jest możliwe, żeby odrodzeni ludzie, zbawieni ludzie posuwali się do różnego rodzaju bezbożności, bez żadnej refleksji, stają się uzależnieni, stają się pijakami, oczerniają, nie potrafią wybaczyć. Czym oni się zajmują? Różne rzeczy tutaj jest napisane i tak się zastanawiałem, czy ja dobrze to myślę, ale kiedy przypatrzyłem się niektórym wierszom Bożego Słowa z Nowego Przymierza, odkrywam, że takie rzeczy są możliwe, że Słowo Boże i w Starym, i w Nowym Przymierzu przestrzega lud Boży, aby nie weszli w taką sytuację, że tak naprawdę nie mają bojaźni Bożej w swoim sercu. Nie ma tam Bożej bojaźni. Powiem więcej, jakby przyzwyczaili się do grzechu, do grzesznych postaw, uważają, że nic złego się nie dzieje w ich życiu. Kochają grzech, lubią go. Nagminnie grzeszą, mówię, Boże, czy to jest możliwe, żeby odrodzony człowiek w taki sposób żył? A jednak, zobaczcie, w Starym Przymierzu, kiedy mowa jest o Bożej bojaźni, cytowałem to już z księgi Jeremiasza proroka,
z 5 rozdziału i Bóg mówi tak do swojego ludu. Ja troszeczkę będę, wiadomo, że to nie byli ludzie zrodzeni z ducha, napełnieni duchem, ale to był lud Boży, który był wybrany, miał słowo Pana. I tutaj Bóg mówi tak do nich w wierszu 22, 5 rozdziale: czy nie ma u was bojaźni przede mną, mówi Pan, i nie drżycie przed moim obliczem? A w wierszu 23 i 4 jest napisane: lecz ten lud ma serce krnąbrne i przekorne. Odstąpili i odeszli i nie pomyśleli w swoim sercu: bójmy się Pana naszego Boga, który daje w czasie właściwym zarówno deszcz wczesny, jak i późny, który nam zapewnia ustalone tygodnie żniwa. Lud ten ma takie serce, chociaż nie powinien takiego mieć. Stali się przekorni, krnąbrni, zamknięci na głos Boży. Wiecie, kiedy Jeremiasz pisze to proroctwo, to jest już bliski czas upadku państwa judzkiego i zburzenia świątyni. I tam w drugim rozdziale możesz przeczytać, Bóg się żali, mówi: lud mój popełnił dwojakie zło. Opuścili mnie, źródło wód żywych, i wykopali sobie cysterny, które nie mogą ich napoić, nie mogą dać im życia. A więc widzimy tutaj, kiedy czytam proroka Izajasza, dużo wcześniej przed Jeremiaszem prorokował, prorok Izajasz w wierszu 58 i 59, zwróćcie uwagę, 59 rozdział, wiersz 1 i 2 mówi: oto ręka pańska nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc, aby nie mogła, lecz co zasłoniło, sprawiło, że Bóg nie odpowiada na modlitwy ludu Bożego, lecz wasze grzechy. A w 58 rozdziale możemy przeczytać, że ten lud pości, że ten lud mówi: my szukamy Bożego oblicza, my robimy różne rzeczy, i oni się skarżą, mówią: czy ty tego, Boże, nie widzisz, co my robimy dla ciebie? Jakby to robili dla Boga. Bo jeżeli szukasz Boga, jeżeli pościsz, to robisz dla siebie, nie dla Boga. Dla siebie, dla swojego duchowego życia, aby się zbliżyć do Boga. Bogu to nic nie pomaga. Pomaga nam, którzy nagle zostawiamy wszystko, aby wołać w różnych sytuacjach naszego życia do Boga i szukać u Niego pomocy. Ale tam dalej jest napisane: wy to robicie, ale w tym samym czasie wymierzacie niesprawiedliwość, toczycie spory, jesteście niesprawiedliwi wobec innych ludzi. Mówi: jak może być wysłuchany wasz głos? Jak to jest możliwe? A kiedy popatrzymy, tutaj brat Wojciech dzielił się, wspominał o tym czasy Samuela, kiedy jest świątynia, jest namiot, jest przybytek, i ludzie przychodzili składać ofiary, a synowie Helego posyłali swoich sług i oni wybierali to, co było ofiarowane, ten tłuszcz ofiar dla Boga. Oni wyciągali to mięso jeszcze z tym tłuszczem i zabierali dla nich i bezcześcili. Nie mieli bojaźni przed Bogiem, żadnego respektu. Więcej, tam są zdumiewające rzeczy. Oni tam przy tym przybytku cudzołożyli, robili okropne rzeczy. Wiecie, czasami się wydaje, jak czytam tę historię, że czemu, że tak powiem, grom z jasnego nieba gdzieś tam nie spadł i nie, Bóg nie skończył tego tak od razu. Nie, Bóg w pewnym momencie przemówił przez Samuela: twoi synowie do Helego, twoi synowie na twoich, ty będziesz wiedział, umrą, ty też umrzesz, odebrane ci zostanie twoje kapłaństwo. Jak to jest możliwe? Wiecie, to jest możliwe, kiedy człowiek Boży, ty i ja, jeżeli ja nie pilnuję samego siebie, swojego serca, i chcę wam powiedzieć, jeżeli ja nie upilnuję swojego serca, kto je upilnuje? Ty i ja jesteśmy wezwani, aby pilnować, czy ja kroczę drogą Bożą, czy ja trzymam się ścieżek Bożych, bo na tym polega bojaźń pańska. Na tym polega. Ja nie muszę się powoływać na tego i na tamtego, bo ten tak robi, a ten tak robi, a ten... Nie, nie. Nie daj Boże. Nie daj Boże. Panie, jak ja wyglądam w twoich oczach?
Jaka jest Twoja ocena mojego życia? Jaka jest Twoja ocena mojego postępowania? Ale ci ludzie, ci Boży ludzie, doszli do takiego momentu, że zachowali pewne praktyki religijne, ale Bóg już ich nie słyszy. Dlatego, że w tym samym czasie trwają w rzeczach, które Bogu się nie podobają. A jeśli nie ma opamiętania, to Bóg przychodzi z sądem. No dobrze, bracie, to jest Stary Testament. No ale w Nowym Testamencie przecież jest łaska. No tak, ale apostoł Paweł do Tytusa pisze, łaska Boża poucza nas, tak? Abyśmy się wyrzekli wszelkiej bezbożności i sprawiedliwie i pobożnie na tym świecie żyli. Łaska nigdy nie jest przyzwoleniem do honorowania, czy respektowania, czy grzeszenia, absolutnie. To wręcz łaska Boża wzywa mnie do tego, abym się trzymał z dala od wszelkiego rodzaju grzechu. No a jak czytamy list do Galacjan, który studiowaliśmy, gdzie tam jest napisane, jawne są uczynki ciała. I są rzeczy dla mnie totalnie niezrozumiałe. Co myślę, Boże, no przecież to jest do kościoła, do tych zborów. I Paweł mówi, możecie ich rozpoznać po owocach. Tam są czary. Jak to wierzący ludzie? Odrodzeni ludzie dają się gdzieś wpakować w jakąś wróżbę, jakieś powróżenie. Drodzy, wiecie, ludzie spotkałem, czy mamy kontakt, bo to człowiek, on się boi, żeby lustra nie rozbił, bo będzie miał niepowodzenie. On się boi przywitać przez próg, bo będzie nieszczęście. Oczywiście, że ten człowiek potrzebuje przyjść w ogóle do Chrystusa. Ale czy jest możliwe? I tam jest mowa, jawne są te uczynki ciała, ale my, ten owoc ducha i uczynki ducha, działanie ducha jest zupełnie inne, prawda? I tam jest w liście do Rzymian 8:13 jest napisane, jeżeli ktoś żyje po cielesnemu, według ciała, dosłownie tam jest napisane, umrze. 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 A więc jest taka grupa. Ja muszę się pilnować. Boże, zachowaj mnie, aby nie znaleźć się w takiej grupie, która już oswoiła się, być taką osobą, która oswoiła się z tym, co jest brudne, co jest nieczyste, co jest grzeszne i nawet ja już tego nie widzę. To jest straszne. W Psalmie 50 są takie słowa, które psalmista pisze od 16 wiersza do wiersza 21. Ja je przeczytam. I tutaj czytamy tak. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, że tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Pomnijcież to wy, którzy zapominacie Boga. A więc, kiedy patrzymy na różnego rodzaju zachowania, kogoś, kto mówi o sobie, jest odrodzony i tak dalej, dobrze, dzięki Bogu, ale pytanie jest, czy trwasz w tej Bożej bojaźni, czy stronisz od tego wszystkiego, o czym mówi Boże Słowo, czy zabiegasz o to, aby takim właśnie być. Drodzy, w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale Pan Jezus mówi tak, że nie ten, który do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Bożego Królestwa, ale ten, który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Ale Panie, prorokowaliśmy, Panie, czyniliśmy cuda, Panie, wypędzaliśmy demony. Czegoś brakowało bardzo istotnego w tym wszystkim. Właśnie sposobu może życia,
tego, co Bogu się, co było na pierwszym miejscu, pełnienie woli Bożej, postępowaniu według tego, co Bóg mówi. Mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z nimi, czuje się bezpieczny. Mądry boi się Boga, czci, honoruje Boga i wtedy jest przez Boga chroniony. I wtedy, kiedy będzie się modlił i kiedy będzie wołał, oto ręka Pana nie będzie za krótka, aby nie mógł pomóc, nie mógł wybawić, nie mógł podnieść. Tak więc rozmyślając nad tym, nad tą grupą ludzi, doszedłem do wniosku, no zresztą czytany był też tutaj z Tymoteusza, w dniach ostatecznych będą tacy ludzie. Tak sobie wielokrotnie nad tym rozmyślałem. Boże, czy też to dotyczy nas, ludzi odrodzonych, że możemy znaleźć się w takim miejscu? A jednak takie niebezpieczeństwo istnieje, bo Bóg kieruje słowo do Kościoła, do nas, abyśmy byli trzeźwi, czujni. Tak jest napisane, czuwajcie i módlcie się. Czuwajcie, módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie, aby się nie udało przeciwnikowi was gdzieś tam zdryfować na rzeczy, które są nieboże i niewłaściwe. Po co ja to mówię? A właściwie po co Boże Słowo o tym mówi? Dlatego, że Bóg nas kocha, Bóg nas miłuje, Bóg ma dobre myśli, zamiary wobec każdego z nas, każdego swojego dziecka. Chcę, żebyś ty i ja, żebyśmy byli silni, mocni, trzeźwi, zdrowi w Bogu. Amen? Bóg chce, żebyś takim był, ale nie stanę się takim, jeśli nie będę zabiegał o bojaźń Pana. Wiecie, zwracałem uwagę na to podczas drugiego wykładu, że tam jest napisane, że ludzie Boży, wezwani przez Boga, przypowieści nam o tym mówią, nie obrali Bożej bojaźni, nie zwrócili uwagi. A Izajasz 11, rozdział, wiersz 2 i 3, kiedy mówi, że Duch Pański spocznie na Mesjaszu i to będzie nie tylko duch rady i mocy, ale duch bojaźni Pana. I tam jest napisane, i on, Mesjasz, będzie miał w tej bojaźni upodobanie, albo inaczej rozsmakuje się w tej bojaźni. Będzie ta bojaźń dla niego rozkoszą w jego życiu. On będzie ją sobie cenił wysoko, aby być pełnym bojaźni Bożej. Tak tam jest napisane. Dosłownie to słowo tam jest, że on się rozsmakuje. Ono będzie przyjemne, jest przyjemne, jakby smakował coś dobrego. Druga grupa chrześcijan to są ci, którzy powstrzymują się od grzechu ze strachu przed karą, jednak w swoim sercu, myślach grzeszą, dlatego że lubią grzeszne rzeczy. Nie robią czegoś na zewnątrz, ale w sercu nie są czyści, w myślach nie są czyści. I ja myślę, że jeśli taki stan trwa w życiu człowieka, to bardzo szybko przecież te rzeczy muszą gdzieś wypłynąć, prawda? Trzecia grupa to są ci, którzy nie chcą grzeszyć, nienawidzą grzechu, ale nie mogą sobie poradzić z różnego rodzaju grzesznymi rzeczami w swoim życiu, nawykami, sprawami. Przegrywają, pokutują. Pismo Święte, apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, wierszu pierwszym, wyraźnie mówi, dziateczki, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. To wam piszę. A więc nie ma tutaj jakiegoś przyzwolenia marginesu. A jeśli by ktoś zgrzeszył? Dobrze, że jest to, a jeśli, prawda? Mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. A jeśli by. Ale nastawienie i myślenie jest takie, nie grzeszcie. Nie przestępujcie tego, co Bóg mówi. Nie traktujcie lekko Bożego Słowa. Tego, co Bóg mówi, uczy nas w swoim świętym Słowie. To dlatego ty i ja powinniśmy poznawać, uczyć się Bożego Słowa.
zachęcam was, jeżeli przestaliście to robić, albo jeszcze nie zaczęliście tego robić, to starajcie się nauczyć choćby jednego wersetu, jeśli już nie na tydzień, to może na miesiąc, na pamięć. Wersetu, który będzie w twoim umyśle, jeśli jest w twoim umyśle, to on tam zejdzie do twojego serca i ci pomoże we właściwym czasie. Kiedy nawróciłem się, mówiłem, ja się uczyłem na pamięć wierszy, bo tak mnie pouczono. Tak mnie zachęcono, czy przez literaturę. Do dziś pamiętam te wiersze. Wkładaj do swojego skarbca, do swojego serca, które jest skarbcem, wkładaj rzeczy, które są najcenniejsze, a tym jest Słowo Boga. Abyś mógł użyć tego słowa w różnych sytuacjach swojego życia. Abyś mógł się oprzeć o Słowo Pana. Każdy z nas, jego wiara, nasze oddanie, nasza miłość do Boga jest poddawana próbie i to nie raz. I czy to jest wielki kaznodzieja, czy nie, każdy gdzieś tam jest ważny w oczach Bożych i wykonuje swoje zadanie, ale wiedz, że twoja wiara jest poddawana próbie, bo jeżeli nie jest poddawana, to prawdopodobnie nie uwierzyłeś. To jest dowód na to, że musisz strzec i pilnować swojego zaufania do Boga i dlatego jesteś poddany różnego rodzaju ciśnieniu. Ale Bóg jest z nami. Tak więc ja powiedziałem, nawet jak kiedyś wspominałem tutaj o Billy Grahamie, który zanim rozpoczął swoją służbę w pewnym momencie, po rozmowach z ludźmi nauki i tak dalej, którzy go, tak powiem, punktowali, powiedz, popatrz, tu w Biblii to, tu nauka to, i on mówi, i nagle zaczął tracić grunt pod nogami, czy Słowo Boże jest prawdą. I wiecie, stoczył ogromną walkę, to wiem z jego biografii, z tego, co on pisał, z jego świadectwa. Stoczył ogromną walkę i był na granicy ufać Bożemu Słowu, czy też nie. I w pewnym momencie doszedł do takiego krytycznego punktu i mówi, nie rozumiem wszystkiego. Nie umiem odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale jednego jestem pewien, ta księga jest słowem żywego Boga. I ufam tej księdze i Bogu, który dał to słowo. I mówi, jakby ktoś odciął nagle ta presja niewiary, braku, nagle to wszystko zostało odcięte, a jego serce i umysł wypełnił Boży pokój. Halleluja. A później mógł stawać i z tej księgi tysiące, miliony ludzi przez głoszenie tego słowa prawdy przyprowadzić do żywej wiary w Jezusa Chrystusa. Halleluja. Oto bojaźń Pana. A więc są chrześcijanie, którzy nie kochają grzechu, ale potykają się bardzo często, przegrywają, trapią się tym i znowu powstają i znowu upadają. Może jest to czas, aby, tak jak mówi nam Słowo Boże, 1 Piotra 1,13, okiełznajcie wasze myśli, wasze umysły, trzymajcie na wodzy, nie pozwólcie waszym myślom błąkać się nie wiadomo gdzie, kontrolujcie to, o czym myślicie, o czym rozmyślacie. Tam Paweł mówi, jak jeździec trzyma na, konia na, i może nim kierować, tak ty swój umysł pilnuj, to, co wchodzi do twojego umysłu, odrzucaj to wszystko, co wiesz, że Bogu się nie podoba. Kolosan 3:1-2-3 wzywa nas, myślcie o tym, co w górze, tam, gdzie siedzi Chrystus. Może właśnie tutaj to jest klucz. Rzymian 12:1-2 mówi, składajcie ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. I tam jest, mówi, odnawiajcie się przez odnowienie, przemieniajcie się przez odnowienie swojego umysłu. Nie szukajcie rzeczy, które są w tym świecie, ale przemieniajcie się. I to da ci siłę i zwycięstwo do tego, abyś mógł rozprawić się, nie ulec grzechowi. I czwartą grupę stanowią chrześcijanie, którzy stronią od grzechu, rzadko go
popełniają, kochają Boga, mają bojaźń Bożą w swoich sercach. Stronią od grzechów w tym, co robią, co mówią i o czym myślą. Pilnują samych siebie. Są trzeźwi, wiedzą, do kogo należą, wiedzą, co Bóg z nimi uczynił. Oni pamiętają na słowa, które Paweł napisał w liście do Rzymian w 6 rozdziale. Tutaj czytamy takie słowa. 6 rozdział, ten cały 6 rozdział jest piękny. Tam nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany i tak dalej. I wiersz 11 mówi, podobnie i wy. Dosłownie tam jest, zaliczajcie siebie za umarłych dla grzechu. Tu Brytyjka podaje, uważajcie siebie za umarłych. Dosłownie tam jest słowo, które mówi, zaliczajcie się do umarłych za grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwością Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. A więc zaczyna się od tego, że mam zaliczać siebie, uważać o sobie, jestem już umarły dla grzechu. Zostałem wraz z Chrystusem ukrzyżowany, pogrzebany, wzbudzony w chrzcie do życia z Panem. Jestem umarły dla grzechu. Jeśli jestem umarły, to moje członki są umarłe dla grzechu. Prawda? Nie będę szedł tam, gdzie jest coś złego, nie będę robił coś złego, nie będę mówił, nie będę patrzył. Tu jest napisane, oddawajcie swoje członki na oręż sprawiedliwości, czyli Boży człowiek odrodzony, napełniony Duchem Świętym, Boży człowiek ciągle dokonuje albo właściwego, albo niewłaściwego wyboru. Albo oddajesz swoje członki grzechowi i zaczynamy mieć problem, prawda? Albo pilnuje swojego serca. Ale jeśli masz bojaźń Bożą, to będziesz pilnował siebie, aby oddawać swoje członki na oręż sprawiedliwości. Tam jest napisane tak. Dalej apostoł Paweł mówi, czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości, nieprawości, ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Bojaźń Boża. Człowiek, który zwraca uwagę na to, co Bóg mówi w swoim świętym słowie, który stara się trzymać daleko od tego wszystkiego, co Bogu się nie podoba. Powiedziałem ostatnio też, że bojaźń Boża prowadzi nas nie tylko do świętości, to jest jedno zresztą z drugim związane. Bojaźń Boża prowadzi ciebie i mnie do posłuszeństwa Słowu. A więc będziesz chciał znać Słowo, poznawać, co Bóg mówi i to bojaźń sprawia, że do tego Słowa odnosimy się z respektem, z szacunkiem. Lecz ja patrzę na tego, który się mnie boi, który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Pisze prorok Izajasz w 66 rozdziale wierszu 1 i 2. Z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Jeśli z drżeniem odnoszę się do tego słowa, mówię, muszę go rozważyć, muszę się zastanowić, czego naucza, a później będę honorował to słowo, bo honoruję Boga, który to słowo przekazał. Nie ma innej możliwości. Bóg jak poznał, że Abraham boi się go, że ma
ten właściwy szacunek, cześć, respekt i bojaźń Bożą, kiedy Abraham wziął Izaaka i zaprowadził go na górę Moria. Jak Bóg się dowiedział, że Józef się go ma bojaźń Bożą? Oto Bóg postawił go... Nie życzyłbym sobie takiej sytuacji. Właśnie bracia go sprzedali. O mało go nie zabili. Łaskawcy go sprzedali. Znalazł się w obcym kraju. Niewolnik, sługa z ludu Bożego. Jak on sobie z tym wszystkim poradził? A później jeszcze ta kobieta, która go kusiła do cudzołóstwa. Fałszywie oskarżony, wrzucony do więzienia. Mówię, Boże, jak to mówią, siła złego. Jak on sobie z tym poradził? Myślę tylko dlatego, że Józef bał się Boga. Czcił Boga naprawdę. Mówi do tej kobiety, jakżeż mógłbym coś takiego zrobić? A kiedy po 20 paru latach bracia się przed nim zjawili, taki dobry moment, żeby odpłacić im za wszystko. On bolał, bo słowo, jak czytam Boże Słowo, on się borykał. Borykał się z tym, z odrzuceniem, ze zdradą braci, z nieprzebaczeniem. Dlatego, kiedy czytam o jego imionach, imionach, które nadał swoim synom, świadczą o tym, że tam była ogromna walka, ale on się bał Pana. Bracia myśleli, że jest po nich, a on mówi, jesteście umiłowani. Bóg mnie tu przysłał przed wami, abyście byli błogosławieni. Co za sposób myślenia. Kiedy nadaje imię swojemu pierworodnemu, nadaje mu imię Manases. Bóg pozwolił mi zapomnieć. Bóg pozwolił mi zapomnieć. A kiedy daje już imię drugiemu, Efraim, to jest jakby idzie do góry, podwójnie błogosławiony. Halleluja. Drodzy, jak bardzo ty i ja potrzebujemy wzrastać w tym szacunku bojaźni Pana, znać serce Boga. Boże, pomóż mi. Pomóż mi nie traktować lekko grzechu, tego, co ty nazywasz grzechem. Boże, pomóż mi. Dlatego też możemy sobie uświadamiać, możemy mieć tą świadomość tego wspaniałego przymierza, które Bóg zawiera z nami. Wiecie, byli inni ludzie. Izrael na pustyni nie miał Bożej bojaźni, absolutnie. Widzieli cuda, znaki, moc. Oni narzekali, okazywali niewiarę. A kiedy Bóg im mówi, teraz wejdźcie do ziemi, zwróćcie uwagę, brak Bożej bojaźni nastawia na nas sidła. Zaczynamy bać się ludzi. Nie? Kananejczycy są tak potężni. A ja pytam, a gdzie, kiedy oni odwrócili swój wzrok? Od Boga, który jest ponad tym wszystkim. Jest Bogiem mocnym, Bogiem cudów, Bogiem, który ich wyprowadził, prawda? A oni się bali. My jesteśmy przy tych Kananejczykach jak szarańcza. Oni olbrzymami. Ale jeśli masz bojaźń Bożą, powiesz tak, wróg ryczy, jest taki, ale mój Bóg jest moją siłą i ja zdobędę tą ziemię. Amen. Ja przejdę przez to z Bożą mocą, bo On jest ponad tym wszystkim, ponad wszelkimi przeciwnościami. Bojaźń Boża prowadzi ciebie i mnie do przyjaźni z Bogiem. Do przyjaźni z Bogiem. W psalmie 25, wierszu 14 jest napisane, tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją, a przymierze swoje oznajmuje im. On też, w inne tłumaczenie, On też obwieszcza im przymierze swoje. Tam jest to słowo,
Ta społeczność, ta tajemnica w języku hebrajskim oznacza pojęcie bliskości, przyjaźni. A więc ta bojaźń Boża prowadzi mnie do przyjaźni z Bogiem. To jest to, co Dawid mógł pod koniec życia, jak czytamy w 2 Samuelowej, 23 rozdziale, kiedy usiadł, powiedział: przymierze wieczne zawarł ze mną mój Bóg. Pod każdym względem ułożone, zabezpieczone. Zrobił więcej niż myślałem, niż mi się zdawało, że mogłem od Niego otrzymać, bo On jest wierny. A w Ewangelii Jana w 15 rozdziale Jezus mówi do nas, do każdego swojego dziecka, każdego, który został wszczepiony w krzew winny, którym jest Jezus Chrystus. Pamiętacie, Jezus mówi do swoich uczniów: nie tylko, że nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i tak dalej, ale w tym 15 rozdziale mówi tak: większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. A więc, kiedy mamy bojaźń, wchodzimy w taką coraz głębszą przyjaźń, relację z żywym Bogiem. Będę Go znał lepiej i lepiej, a On będzie mi się objawiał. Ta przyjaźń Boża prowadzi mnie do mądrości. Jest ciekawe połączenie mądrości z karnością. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Inne miejsce mówi przy powieści: początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Ale głupcy gardzą mądrością i karnością. Czyli to mi pokazuje, że nabywam mądrości, kiedy daję się przez Pana, poddaję się dyscyplinie Jego słowa, karności. Wiecie, dzisiaj ludzie nie chcą, żeby ktokolwiek coś od nich wymagał. Nie stawiane są żadne granice. Chyba niedawno czytaliśmy, że odebrano córkę rodzicom w Szwecji, bo córka zaskarżyła rodziców, bo nie może 24 godziny na dobę oglądać komórki. No i jej się krzywda dzieje, nie? I rodzice uciekają ze Szwecji z resztą dzieci. Odebrali im te dzieci, wysłali z powrotem tam do Szwecji, a rodzice teraz walczą o swoje dzieci. Głupiec gardzi karnością. A Biblia nam mówi o szacunku, o karności, o poddaniu. Wymogi są niezwykle ważne. W domu, w rodzinie, w kościele, wszędzie, w społeczeństwie. Bez tego to jest totalny chaos. A więc głupcy gardzą mądrością, a początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Bojaźń Boża jest tak miła przed Bogiem, że chwała Twoja i moja jest wtedy też miła Bogu. Wy wszyscy, wy, którzy boicie się Pana, chwalcie. Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Izraela. Wy, którzy boicie się Pana, błogosławcie Pana. To jest to, co Jezus mówił do Samarytanki, kiedy do niej mówi: prawdziwi czciciele chwalić Go będą w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. A więc kiedy mam bojaźń, kiedy zachowuję w czystości swoje życie, bo mam bojaźń, wtedy też chwała dla Boga jest Bogu przyjemna. A więc prowadzi nas do mądrości, do przyjaźni, prowadzi nas do właściwego uwielbienia imienia Bożego, prowadzi nas do uczciwości w naszym życiu. Wiecie, życie codzienne pokazuje nam, jak ludzie potrafią być nierzetelni i nieuczciwi. Potrafią, dla nas to jest może coś, no ale stykamy się z różnego rodzaju ludźmi przecież. Ale kiedy masz bojaźń, kto postępuje w sposób prawy, czyli uczciwy, boi się Pana. Lecz kto chodzi krętymi drogami, gardzi Nim. A więc muszę sprawdzić swoje drogi. Muszę sprawdzić, w jaki sposób postępuję. Psalm 15 jest niesamowity. Kto będzie przebywał w namiocie Pana? Kto wejdzie na górę Pana? Znacie psalm 15? Kiedyś był tam wysyłany
ten psalm 15, ale on jest niesamowity, jeśli chodzi o, wiecie, mocny. Uderza mocno w moje serce, w nasze serca. Psalm 15, krótki psalm Dawida. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim, kto zamieszka na Twojej górze świętej, ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, czyli uczciwe, i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego, sam czuje się wzgardzony, niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Bojaźń Pana. Bojaźń Boża sprawi, że będziesz ufał Bogu, doświadczał Jego dobroci. Wy, którzy boicie się Pana, ufajcie Panu. On jest pomocą i tarczą ich. I ostatnia rzecz. Bojaźń Boża będzie prowadzić mnie do pokory przed moim Bogiem. Do pokory. Przy powieści 15:33 mówią, bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Mądry boi się Boga i unika złego. Boi się Boga i unika złego. Z bojaźnią i z drżeniem. Panie, daj nam właściwe nastawienie do tego, co jest grzechem. Daj nam widzieć to we właściwym świetle. Myślę, że to powinno być moją, naszą modlitwą. I daj, abyśmy nienawidzili tego, czego Ty nienawidzisz. Nienawidzili grzechu, nienawidzili zła, nienawidzili tego, przed czym Twoje święte słowo nas przestrzega. Niech Bóg błogosławi to słowo w Twoim i w moim sercu. Powstańmy, drodzy. Słowo Boże mówi, abyśmy obrali bojaźń. Pamiętaj, nie stanie się to bez Twojego i mojego zaangażowania, dążenia, pragnienia. I możemy się modlić, Boże, pomóż mi. Chcę w tym kierunku podążać, aby chodzić w Twojej bojaźni. Panie, dziękuję Ci, że Ty miłujesz nas, miłujesz Kościół. Dziękuję Ci, że Ty chcesz błogosławić i błogosławisz każdego z nas, Panie. Dziękuję Ci, że chcesz, abyśmy byli błogosławieni w domach, w kościele, w społeczeństwie, w pracy, tam gdzie jesteśmy. Panie, dopomóż nam świecić Twoim światłem, aby widzieli w nas ludzie ten respekt, ten szacunek ze względu na imię święte Twoje, słowo Twoje, aby widzieli, jak zdecydowanie stajemy po stronie tego, co jest prawe, to jest, co jest czyste, Panie. Ojcze, tak dopomóż mnie i każdemu z nas. Błogosław swojemu ludowi, błogosław swojemu Kościołowi, Panie. I tutaj, i w naszych zborach, w całym naszym kraju. Tak modlę się o samego siebie. Pomóż mi, Panie, abym był tym, który boi się Ciebie z całego swojego serca. Amen.